Cześć, witam Was na kanale mojego Bartka. Znajdujemy się dzisiaj nad Zalewem Zamborzyckim. Jest trochę zimno i wiecznie. Tutaj już Bartek się przygotowuje powolutku. Zaraz podejdziemy i zapytamy. Zobaczysz, co ja dzisiaj mam przygotowane. Dobrze. Co masz przygotowane? Mam przygotowane no mieszaneczkę. Tutaj, proszę zobaczyć. 1 do 3 zanęta z gliną, tego jest nomen nomen z 6 litrów. Tu już parę kasterków wrzuciłem, bo mi się wysypało, ale zaraz Wam pokażę od kuchni, jak ja to wszystko przygotowuję. Tu może sobie stań tu, Gosiu, żeby łatwiej wszystkim było widać. No tak, tu mam samą glinę. I to, powiem Wam tak, dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak to wszystko robię, bo mamy trochę czasu na takie pierdoły, że tak powiem, bo ostatnio na zawodach tego czasu wolnego nie było. Tu mam jokersika, patrzcie, jaki ładny, czerwoniutki. Śliczny. Dodaję tego jokersika około 50 do kul z ręki. Biorę jokersika tutaj do samej gliny, dodaję, to będzie szło do kubka. Dodaję ze 150-200 gram, żeby też sobie zostawić na donęcanie, bo w planach jest łowienie leszczyków, a leszczyki, wiadomo, na ogół donęcanie lubią. Tu mam też ochoteczkę, tej ochoteczki mam trochę więcej, bo też wybieram się na rybę, a paczkę dzisiaj dopiero odebrałem, więc dodam parę ochotek do, że tak powiem, kubka. No i mam kastery, słuchajcie, fajną rzecz Wam powiem. Otóż kaster jest taką wszczętą, którą na ogół trzeba przechowywać w wodzie. Ona jest świeżo otworzona paczka i musicie mi zaufać. Mi przeszedł kaster, który nie śmierdzi. Wiadomo, że czy pachnie, czy nie pachnie, to jest pojęcie względne, ale nie śmierdzi. To jest ważne, żeby właśnie używać kastera, który nie śmierdzi. I który nie jest biały robak, tu macie praktycznie same kastery. I to jest właśnie bardzo ważne, bo jak kaster śmierdzi, to znaczy, że po prostu jest nieświeży. A ten jest świeży. Tego rzucam dosłownie tutaj trochę na okrasę, do kul z rączki. Tutaj wrzucam, no może trochę więcej tych kasterków. I zaraz go wrzucę do wody, ale już mam tego, nie ma, że tak powiem, Wam czego pokazywać w wrzucaniu kastera do wody. I bardzo właśnie jest to, żeby kaster nie śmierdział. To jest według mnie kwintesencja. Ładnie rozprowadzam robaczki. Ja powiem szczerze, rozpraszaczy to używam raczej mega, ale to mega rzadko. Jak już, to wolę dać coś neutralnego, typu glinka sucha. Jak już mam jokersa w gorszej kondycji, ale powiem Wam tak, współpracuję z taką firmą, a mianowicie z Prokarmem, więc praktycznie mi się to w ogóle nie zdarza. W ogóle mi się to nie zdarza, dlatego raz do roku, jak chcę sobie na przykład jokersa zamrozić, to mi się zdarza po prostu takie coś, że biorę sobie glinkę suchą. Glinkę suchą sobie biorę i wtedy rozpraszam jokersa. A tak to ogólnie nie bawię się w rozpraszanie. Ale w razie czego, wiadomo, jaka była sytuacja około 2-3 tygodni u nas w kraju, panika z jokersem. A przy problemach w Ukrainie to jest, że tak powiem, małe piwo, no ale my mamy mniejsze problemy, dzięki Bogu. Dlatego sobie trzeba jakoś radzić. No i trochę zamroziłem też jokersa na jakieś wypady na rzekę, żeby ten joker mniej pracował. Będę go miał. Teraz będę formował kulę. Chwilę mi to zajmie, ale myślę, że Wam można to pokazać. Przynajmniej kilka. Przynajmniej kilka. To wygląda w ten sposób, że te kulki parę będzie miało wskazane, żeby się rozpaść. Więc nie chcę, żeby one były za mocno ściśnięte. W planach mamy łowić leszcze, ale znając Zalew Zamborzycki, patrząc na dzisiejszy dryf, uciąg, no nie wydaje mi się, żebyśmy w ogóle mieli szansę złowić jakieś ryby przez pierwszą godzinę. Dlatego chcę cokolwiek rzucić pracującego, żeby w ogóle się otworzyło i tam na dnie się rybkom pokazało. To tak, ulepiłem ze 4 kulki, jeszcze ulepię z 5. Widzicie, że tego jakoś mocno nie ściskam. Ja też jestem takiej szkoły, że wolę mieć trochę mokrzejszą mieszankę niż się po prostu męczyć, bo wolę mieć więcej siły na łowienie. Teraz użyłem szarego kleju. Ogólnie jestem zwolennikiem szarego kleju. Ja, że tak powiem, używam bentonit, ale zresztą zobaczycie na moich filmach, że jestem zwolennikiem szarego, klasycznego kleju. Nie jestem zwolennikiem bentonitu, ale zdarza się, też nie mówię, że nie. Tak samo zdarza się mi używać atraktory, ale to też nie jest jakieś mega, mega, mega częste. To tak. To jest też ważne, jak dodamy szarego kleju, że musimy dać tej mieszance odstać na jakiś czas, na jakąś minutę, dwie. A w ten czas możemy się zająć na przykład kulkami do kubka.
i dodaniem tu szarego kleju, do którego trzeba użyć go więcej, żeby w ogóle nam związał te robaki. Widzicie, że tu jest dosłownie biało. Sypiesz na ostro. Tak. Ale to i tak się rozpuści, bo to jest właśnie zaleta tego kleju. Widzicie, teraz to jest takie, no jakby wam to powiedzieć, może Gosia pokaże z bliska, takie jeszcze sypkie, ale to już dosłownie za chwilę zwiąże. I właśnie zaletą szarego kleju jest to, że my nie musimy używać do niego wody. Jak chcemy dodać, ulepić parę luźniejszych kul, nie musimy dodawać. A ja dodam do kolejnych, żeby mieć parę też różnych konsystencji podanej z kubka. To tak, tu mamy towarek do kubka, który zaraz wam ulepię, bo to wszystko dochodzi. Pokażę wam, co się w ogóle wróciłem do wody. Otóż paczki tu są pootwierane. Miałem pół paczki Activa, pół paczki i brema Leszcza, którego miałem wcześniej otwartego na zawody na kanał żerański stosowałem. Garstka kokobelże, które lubię z wiosny używać, no i troszeczkę kolendry, bo mam wrażenie, że ten zapach tutaj pasuje. Przechodzę dalej do lepienia kul. To już będę lepił trochę mocniej te kulki, które już mam sklejone szarym klejem. Tak to wygląda. To chwilę trwa, bo tego nie mam dużo. Też nie chcę jakoś tego mocno ściskać, bo tak jak wiecie, chcę zrobić wszystko, żeby ryby kupić szybciej. Ale zobaczymy, czy w ogóle je kupię, bo mamy marzec, mamy brak uciągu, a jak mamy brać uciągu nad zalewem, to każdy fachowiec wie, że może to się skończyć słabym wynikiem. Szczególnie, że też mamy gościa tam, który siedzi styczką i widać, że on nie za bardzo łowi, więc czarodziejami nie jesteśmy. Wiadomo, ale mam nadzieję, że coś uda się złowić. Przede wszystkim wiem, że to jest zalew znany z leszczy, ale z wiosny można trafić piękne płocie i na nie liczę, nie będę wam ściemniał, bo lubię łowić płocie. Także to mam przygotowane do kul ręki. To będę lepił do kubka. Teraz może Gosiu, chodź, pokażemy, że mam jeszcze towar do wymęczania przygotowany tutaj. Wygląda on tak, że tu mam trochę zanęty, które mi zostało, bo po prostu za dużo odrobinę zrobiłem. Tu mam mieszankę, która będzie do przywoływania ryb. I akrylą oczywiście będzie pasować zanęta, bo nie zawsze rybom pasuje zanęta, a tu mam samą glinę. I po prostu wezmę te przynęty, co mi zostały i będę odpowiednio dozował, tak jak czuję, że jest odpowiednio. I tak to wygląda. Tu przejdźmy ulepienie kulki do kubka. Towar już fajnie doszedł. Zobaczcie, jak nam się to ładnie klei. Gosiu może zbliżyć. Patrz. Ja dosłownie wziąłem. Już mam praktycznie uformowaną kulę. Ściskam dosłownie na 2-3 razy. To jest, będzie chwilę, dosłownie chwileczkę. Za chwileczkę to wszystko puści. Tak to wygląda. Jeszcze wezmę... Jakie masz nastawienie do dzisiejszego łowienia? Że pierwszą godzinę jak zwykle spędzimy, jak to z wiosny bywa, spędzimy sobie obserwując przyrodę, która się budzi do życia, ale później, a jak to ja chcę naparzać ryby, a zobaczymy, czy się uda. Jakie jest twoje motto? Co? Jakie mam motto? Nie wiem, jakie mam motto. Szybkość nie oznacza braku precyzji. Szybkość nie oznacza właśnie braku precyzji. Ja jestem właśnie z takim wędkarzem, który stara się łowić szybko, ale też precyzyjnie, bo uważam, że to też idzie w parze. Uczono mnie kiedyś właśnie, że jedno nie idzie w parze, a mam takie nastawienie, że musi iść w parze. W tamtym roku tu sobie na przykład pamiętam brzydką pogodę, bo padał śnieg w kwietniu i w ogóle byłem z kolegą na rybach i tak się zastanawialiśmy właśnie, czy łowić, czy nie łowić, czy się w ogóle rozkładać, czy nie rozkładać. Siedzieliśmy sobie tam na winklu, możesz Gosiu pokazać. Tak, tam to tak wygląda. I myślałem, że w ogóle nic nie złowię, a złowiłem 42 kg ryb na tyczkę. Potwierdzam. Mam zdjęcia zresztą, także mam dowody. Nawet taki pan nagrywał, że tak powiem, który przechodził, bo kolega mi pomógł w ogóle siatkę z wody wyciągnąć. Także złowiłem 92 ryby, płotek i leszczy. Obawiłem się jak dzieciak. Dzisiaj nawet na połowę tego nie liczę, ale mam taką skromną nadzieję, że cokolwiek uda się złowić. I tak to wygląda. Kulki. Tu jedna mi została. Ja zaraz... Gosiu może bliska pokazać, tak to wygląda. Ja zaraz zanęcę i na bieżąco wam później będę opowiadał, jak to wygląda z
nad wody. Także widzimy się za sekundkę. Bartek, miałeś nic nie złowić, a ciągle łowisz. O co chodzi? Nie wiem. W ogóle zalew mnie tak zaskakuje, że łowię praktycznie same małe ryby, których nie łowiłem tu parę lat. Są to płoteczki, jakieś krąpiki. Złowiłem też parę takich okoni około 20 cm, ale okonie na bieżąco wyrzucam, bo szczerze jestem takim wędkarzem, nawet nie do końca wiem, czy wymiar tu okoń ma 20, 18, mimo tego, że jestem stąd. Ale też zapomniałem miarki, nie chcę się w to bawić. Wiem, że na zawodach ma zawsze 15, to mnie interesuje. Chodź tu, Gosiu, może przejdziemy, bo zaraz zamiar mam donęcić. Może pokażemy, czym będę donęcał. Tu sobie przy Was przygotuję kulki. Otóż widzę, że ryb jest sporo, więc no, trzeba zanęcić tak dosyć obficie. No, o, pewnie gdzieś mam branie. Nie mam brania, spłynąłem zestaw, ale to szczegół. Dodam jeszcze parę kasterów, a tu dodam samego jokersa do mieszanki. Rozproszę jokersa klejkiem, bo on zanim złapie, to ja go zdążę rozprowadzić ładnie. Zaraz Wam pokażę, dwie kulki podam, po prostu tu mieszaneczka, mała kulka mieszanki będzie. O, coś takiego. Ale też bogata w jokersa i większa kula. Już tu, tak powiem, na full jokersa. I po prostu zaraz to podaję. Z kubeczka tylko sobie zestaw, że tak powiem, powrotem wsadzę. Do rozplątania, bo na ślepaka jak się łowi, to tak się to kończy. I patrzcie, to jest właśnie fajna zaleta takiego kubka. Patrzcie, rzucę sobie tu kulkę jedną. Tak dałem grubo jokersa, że szok. I tu rzucam drugą, patrzcie, jak ja mam garnucha załadowanego. I zobaczymy, co będzie. Ryb jest dużo, tylko są małe. Jednemu leszczowi dałem po zębach, ale myślę, że to był podpięty, bo one widać, że jest bardzo zimna woda. Małe ryby już mogą żerować, duże jeszcze mogą nie chcieć. To musiał mocno nabroić, jak mu dałeś po zębach. Wiecie co? Ten Bartek to mnie strasznie wkurza. Miał łowić leszcza, a tu nagle łowi same płotki i cały czas łowi. To jest niesamowite. Nie spodziewalibyśmy się po zalewie, że tak naprawdę tutaj będą płotki. Także możecie sobie popatrzeć właśnie, jak sobie łowi w tym momencie. Coś idzie. Zaraz zobaczymy co. No, coś większego położył podbieraka. Chyba płoteczka. Wygoniłem moją Gosię do samochodu, bo strasznie wieje. Ja jestem sam zaskoczony rybami, które dzisiaj łowię, bo łowię o dziwo płotki. Zakładam 2-3 ochotki. Tu nad zalewem płotka jest rybą, że tak powiem, rzadko występującą, a mi się już, myślę, że w około półtorej godziny, godziny 40 udało złowić 15 ryb tego gatunku, co zwykle płotka jest tylko przyłowem. Jak widzicie, fala jest duża. Muszę się tu z głosem trochę, będę pewnie musiał się pobawić. Ale wiadomo, czego się nie robi, żeby to było w miarę fajny dźwięk był. O, patrzcie, i mam chyba leszcza. A mówiłem Wam o płotkach. Ciekawe, czy go wyjmę, bo go bardzo lekko zaciąłem. Także już się ładnie zaczyna. Leszcz jedzie do kamery.
Złowiłem wcześniej jednego takiego niedużego, ale ten to już jest fajny lesio. Pierwszy dzisiaj z takiego rozmiaru. Już wam go pokażę bliżej. Tak wygląda. Słoneczko już ładnie świeci, zaczyna tu do mnie dochodzić. Płotki też w tym momencie się rozkręciły. Myślałem, że będę łowił leszcze już, ale jak to właśnie jest, jednego złowiłem i później złowiłem serię okoni. Teraz znowu dwie czy trzy płotki. Teraz mam chyba kolejną płoć holuję i ta jest chyba fajna. Mam taką nadzieję, że to płoć. Bo jeżeli to jest płoć, to jest fajna płotka. Myślę, że już taka może ze 100 gram ważąca. I chyba się nie mylę. Waleczna bardzo. Każdy, kto, że tak powiem, zna zalew zębożycki, ten wie, że płotka tu jest występującym bywalcem, ale nie jakimś mega częstym. O taka, to jest jedna z większych, ale bardzo ładnie ubarwiona rybka. Także zaraz odczepiam ją, wjeżdżam po kolejną. Tu mi strasznie jakiegoś syfu nagnało przy brzeg. Mam całą żyłkę uwaloną jakimiś tatarakami, trawami. Jakby to był normalnie środek wakacji. A powiem szczerze, że bardzo wieje w twarz. Jest bardzo zimno. Także zobaczymy. Jeszcze posiedzę, myślę, że około półtorej godziny. Bo więcej to nie wytrzymam, bo naprawdę jest zimno. Naprawdę jest zimno, no ale zobaczymy, jak to będzie. Gosia siedzi w samochodzie, coś tam uczy się, bo ma jakieś tam zaliczenie, a ja muszę łowić, bo już jak się rozłożyłem, to już żeby się składać, to no co ja będę dużo mówił. Każdy, kto wie, jak łowi na spławik, ile to jest zachodu, no to każdy wie, że do składania to jak najdalej. Zostało mi około godziny łowienia. Płotki biorą co jakiś czas, nie jest już tak jak wcześniej. Chyba to przez donęcanie, nie wiem. Dlatego teraz zaryzykuję i po prostu podam trzy kule mocno dowilżone i mocno ciśnięte. I przez jakieś 20 minut, pół godziny będę się starał nie donęcać i zobaczę, jak ryby na to reagują. Ale czuję, szczerze powiedziawszy, że to będzie strzał w dziesiątkę, bo po każdym donęceniu łowię 2-3 okonie, a później od razu po tym donęceniu, od razu po tych 2-3 okoniach łowię jakieś płotki, ale później znowu jest przestój i teraz właśnie też miałem przestój, a jeżeli chcę uniknąć tego przestoju, to po prostu teraz dowalę więcej towaru. Przyszłam Bartkowi potowarzyszyć. No. Co tam masz? O, no to co teoretycznie przyjechaliśmy. Kurczę, dopiero przyszłam. Nieźle. Trzeciego już złowiłem po tym grubym donęceniu. No. Już chyba niestety lub niestety chyba klasyczne zalewowe łowienie będzie. Ale już mi tylko pół godziny zostało, także... Zrobiło się troszeczkę cieplej, ale nadal wieje niestety. Także może mnie być nadal źle słychać, ale mam nadzieję, że ryby wam to wynagrodzą. Trzy ochoteczki, 15 po dnie. I jedziemy po kolejnego leszka. Może akurat się zaraz spuści. Powiem wam, złowiłem bardzo dużą płoć, taką powyżej 30 cm. Może 35, może 33, nie wiem, nie mierzyłem miarki, nie miałem, tak jak wcześniej wspominałem, ale niedługo ją zobaczycie. A na oko ile ważyła? No, ciężko mi ważyć, no. Ciężko, nie chcę kłamać. 30, 40, tego, ładna płoć, o tak, mamusia. Mamusia. Mamusia, tych mniejszych się wstępiło. Wydaje mi się, że ewidentnie rybą pasuje dzisiaj mieszanka z anemią i gliną.
żeby złowić cokolwiek. O, widzicie, leży właśnie w drodze. A jak donęcałem z mieszanką, to było ok. No zaraz zobaczymy, co tam masz. Pokazuj do kamerki, proszę. Tak się nie zaczepił. Znowu go zahaczyłeś o zęby. Kościół leszczyk mają zęby tylko. To samo tutaj ten i za otwór nosowy. Widać, że te ryby są. Robił piercing. Tak, dokładnie. Piękny, wow. Dobra, Bartuś, ty pokazuj, jakie rybki złowiłeś. No, zapraszam cię, gościu, tu bliżej. Nie nawaliłem spektakularnych ilości, ale coś tam się udało złowić. Głównie sieczka, ale ryb nie będę ważył, nie chcę ich męczyć. Przesypię tylko do wiaderka, żeby zrobić sobie z nimi zdjęcie. Ale piękne rybki. No, udało się złowić. Nie jest to jakiś spektakularny, jakiś wielki wynik. Ale ładnie. Ale patrzcie na te płocie. Ale śliczne są. Piękna. Leszczyki to takie są normalne, ale takie płocie. Jeszcze jedną taką fajną złowiłem. Rybki trzeba polać, żeby się nie pomęczyły. Patrzcie, o takie piękne płocie. Ja jestem w szoku, że dzisiaj takie ładne właśnie rybki. Podnieś do góry na sekundkę. Ale nie chcę ich męczyć, Gosiu, wiesz? Dobrze. Zrobię sobie zdjęcie z nimi. Po każdej sesji... To co? Teraz rybki do wody? Po każdej sesji wskazane jest, żeby rybki właśnie poszły do wody. Nie będę ściemniał, dla kotka czasami zabieram, ale dzisiaj nie mam takiego zamiaru. I teraz, Gosiu, pokaż, przy właściwym przechowywaniu ryb możesz tu wejść. No możesz tu wejść. Wszystkie ryby poszły do wody i przeżyły. I tak ryby należy wyhaczać, tak ryby należy pielęgnować. Bo gdyby ich tu nie było, to ja bym nie miał frajdy ze złowienia ich. Teraz chciałbym wam pokazać, na jakie zestawy łowiłem. Były to dwa killery dzisiaj. Pierwszy to był, o kurde, żebym cię Gosiu nie zabił, bo się odbił. Gram 25. Trochę nieporadnie zachowuję. Gram 25, spławik. GST Pro 1. To jest akurat 0,8, ale to na ten zestaw słabo ryby brały, ale to jest akurat taki spławik, ten kształt. Tu mam śruciny, rozłożone to jedno w wcześniejszym moim filmie. Tu mam całe obciążenie, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 20 cm przypon. Gumę, mam najzwyklejszy amortyzator 0,8, a w tym mam przy drugim mistrzowskim zestawie, który mi się sprawdzał, przy spławiku dwugramowym, przegruntowanym, sami widzicie o ile, o jakieś 15 cm. Mam obciążenie rozłożone tak samo, tylko że mam po prostu trochę większy haczyk, trochę grubszą żyłkę przyponową i amortyzator nie 0,8, tylko 0,9. Spławik też GST Pro 1. Tak wygląda. Także podsumowując, połowiłem sobie ryb, jestem trochę zaskoczony, że nie złowiłem tylu leszczy, ile miałem w planach, ale za to złowiłem dużo płotek i w sumie cieszę się, że złowiłem tych płotek tyle, bo nie pamiętam w swoim życiu, żebym miał taki wynik co dzisiaj, no bo miałem, myślę, około 7 kg złowiony głównie na płocie. Leszczy było tylko raptem 4 czy 5, a reszta wszystko to były płocie, ewentualnie jakieś hybrydy płocie.
ci z Leszczem. Także naprawdę jestem bardzo zadowolony i zapraszam Was do subskrybowania kanału, oglądania moich filmów, udostępniania oraz udostępniania Tu Gosia Krzyczy. Dzisiaj biedulka zmarzła, bo był tak ciężki wiatr, ja też zmarzłem. Także trzymajcie kciuki za lepszą pogodę. Strzała! Trzymanko, cześć!